Siemano, witam wszystkich. Za mną tablica w tle. Także dzisiaj czas na testy. Testy baterii Lithium Po4, takiej nietypowej baterii Lithium Po4. Już wam pokazuję, o co chodzi. Bo to jest taki, słuchajcie, maluszek w porównaniu do tych tutaj 12V/Ah. No to ta jest o wiele mniejsza. Jakąś 1/3 mniejsza, a zobaczymy, czy będzie to samo pojemność, czy nie. Także tutaj mamy do czynienia z baterią Watt Cycle, cykle, jak zwał, tak zwał. 12V/Ah, czyli taka standardowa bateria, oczywiście Lithium Po4 i jeszcze Smart Edition Mini, czyli ma Bluetooth. I możemy sobie monitorować tą baterię i powiem wam, bardzo mi się podoba ten monitornik. Bo można sobie włączyć, wyłączyć ładowanie, znaczy włączyć, wyłączyć ładowanie, włączyć, wyłączyć rozładowanie. Pokazuje nam tutaj wolty. Znaczy tak, pokazuje nam tutaj moc, czyli teraz leci 19 A. Jaki jest woltaż na baterii, tutaj jaka moc w watach idzie. I tutaj nam pokazuje cykle. Dodatkowo mamy temperaturę, nie wiem, zewnętrzna, wewnętrzna. Nie wiem, skąd on bierze te temperatury, to są temperatury ogniw, czy trzyma jakieś ciepło własne swoje, czy coś. No bo tutaj pokazuje 20 stopni, tylko że teraz jest ładowana, nie? Także jakąś temperaturę złapała. Bo ogólnie w bunkrze jest, jak widzicie, 12 stopni, a na zewnątrz na minusie dzisiaj jest, ale wilgotność 89%, także będzie mniej defrostów. Coś sobie tam liczy, ale dobrze, niech pilnuje nam tych temperatur. Lepiej do góry, jak no w każdą stronę najlepiej, nie? Ale dobra. Najważniejsze dla mnie to jest to, że jest chyba pierwsza aplikacja taka producenta dedykowana, na której, znaczy pierwsza, którą ja mam z tych baterii tutaj, która pokazuje poszczególne ogniwa. I to mi się, słuchajcie, bardzo podoba, bo mamy maksymalne, minimalne, średnie i rozjazd, czyli delty. I jak na razie widzicie, to stoi wszystko elegancko, prosto jak nurt. No bo bateria teraz ma około 60%, 1360 V, a ładujemy ją do 14,6, 14,4. To wszystko zależy za pierwszym razem. Za pierwszym ładowaniem nigdy takiej baterii nie idzie do pełna naładować, bo ona tak za 2-3 cykle musi porobić, żeby wyrównały się tam wszystkie te, że tak powiem, na górze, na dole, żeby to zbalansowało, wyrównało. Ale u mnie tradycyjnie testy bateryjne są robione po pierwszym ładowaniu. Później po roku czasu już się te, jak widzicie tutaj, czy tutaj, wyrównują się, już to wszystko się wyrównuje i tutaj później to ogarniamy. Ale tutaj wstawiamy, jest tych 100 Ah kilka sztuk, także będzie fajne, słuchajcie, porównanie. No i co? Bateria stoi, ładuje się, ładowarka działa, także za chwilę przetwornicę wyciągnę. Watomierz, gdzieś tu jest watomierz, jak ja to mówię, watomierz z kropką, czyli ten sam watomierz do wszystkich tych samych pomiarów. I robimy standardowo najpierw rozładowanie, a później ładowanie i wyciągniemy też z tego średnią, ile, jakie są straty po prostu pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem. Także doładowanie do pełna i lecimy z testem. Także zielona kontroleczka, bateria naładowana do pełna. Tu nam też 100% pokazuje. O, nawet jest tutaj, jakby to powiedzieć, no odznaczyło się samo, ja tutaj nic nie dotykałem. Zakaz ładowania. I zobaczcie, 14,4 teraz chodzi, nie? Ten woltaż oczywiście do nominału. Temperaturę baterii po 20 stopni wszystko skoczyło. Ładowanie jednak podniosło temperaturę baterii. Tu się temperatura nie zmieniła, 12,5 stopni jest jak było. I tutaj, o, już też spada, bo przed chwilą wszystkie były na żółto. Także no, kolorami też oznaczone, pewnie na czerwono to już jest granica kolorami. I był rozjazd, powiem wam, 0,040 mV. Także jak na razie żadnych problemików. Czyli co? Zapinam przetwornicę i lecimy w drugą stronę. I lecimy rozładowaniem,
6, 12 V na 230 z 230 na także tak powiem 48, bo tam jest 12 i 8, tu jest 51 i 2. I tutaj mamy 48 amper jest wyciągane, 630 W. Jak na razie nic się nie dzieje, bo co się ma dziać? Także wodomierz nam to wszystko mierzy, później się zapiszę i zobaczymy, jak to wyszło. Też ci ładnie leci. Jest już 960 Wh wyciągnięte. Oj, bateria, że tak powiem, się zagrzała. Temperatury tutaj, jak widzicie, wzrosły. Najpierw było rozładowanie, teraz jest rozładowanie. Liczę jako chyba drugi cykl, zobaczymy, jak te cykle w ogóle liczy. Tak z durnej mojej ciekawości przekażę. No to nie, bo ładowanie, rozładowanie powinno jakieś fabryczne. Później tutaj już było ładowanie do pełna, teraz rozładowanie. A zobaczymy, to wszystko zobaczyć. A ogniwa, zobaczcie, elegancko stoją, rozjazdu praktycznie nie ma, także lecimy do obory. No i tyle, rozładowane, słuchajcie, 0%, 1063. Tam ogniwa wyglądają. O, 144 mV rozjazd. 2,6, 2,6, 2,7. Także mamy rozjechaną, mamy zjechaną baterię z spodu. O, też kluczka wyłączę. I tu jest 1146 Wh. Także wynik bardzo dobry. I co teraz? Lecimy w drugą stronę. Ładowanie. I lecimy z ładowaniem. O, gubi mi. Czego mi gubi? Może przez to, że rozładowane. Device. Czego mi gubi? Nie wiem. Cyk, cyk, znalazł. 0%. Rozładowany i pewnie tego gubi. No dobra, no to co? Ładowarka jest. Lecimy. Wattometr wyzerowany. W drugą stronę. Zaraz się obudzi. I lecimy. Co tu się będzie działo? Nie wiem. Buchnęło czerwonym krążkiem. 20 amperków leci. 220 watów. O, już wstaję, już jedno na zielono. Rozjazd nam ucieka. Na chwilę, moment będzie się rozjazd wyrównywał. Tyle ogniwa. Ale temperatury. Czemu bateria? O, no ja ona chwilę tu stała, bo byłem z psem na spacerze. Także chwilę sobie stała, ale trzymam sobie temperaturki. Halo, panie pomocnik! Z tymi pomocnikami to normalnie jest masakra. No i dobra, leci teraz w drugą stronę. No, różnica będzie dalej chyba około 35%, ale z mojej ciekawości dla waszej też. Tu się ładuje, procenty lecą, tak przy okazji. Dzisiaj się jakieś tam słonko pojawiło, bo jak na razie pobieramy ładnie z magazynu na ładowanie tej baterii. Tutaj mamy 104 kW na południowy wschód, 3,6 kWh, ładnie zrobiło. A solar trackerki dzisiaj, słuchajcie, solar trackerki dzisiaj, tu też jest ciśnięte, bo się elektryk ładuje akurat z tego tematu. Już, o, solar trackerki dzisiaj zrobiły, no, prawie 16 kWh. Z czego praktycznie wszystko wciągam na bieżąco. Co nie wciągam, to wepchałem w magazyn i już sobie podbiera. A jeszcze, jeszcze mamy tutaj przecież kolegę. Akurat bufor, bufor. I tutaj buforek, słuchajcie, jeszcze no przeskocz. 46, czyli 3 stopnie podniosły kolektory.
3 stopnie te kolektory 66 rubli HIP-2 i podniosły 3 stopnie zbiornik 300 litrowy i coś tam jeszcze wrzuciło w międzyczasie wężownicę. A tak wam pokażę, bo też o tym chcę materiał zrobić. Już jaka jest różnica, znaczy bufor, jaka jest strata na buforze, to tak na szybko wam pokażę, słuchajcie. O, tutaj odpalimy światełko, zobaczcie. Tutaj z wymiennika wpada do bufora 34,8, no 34,8, 34,9 stopnia. A na centralne ogrzewanie wychodzi ile? Te same ciepłomierze. 34,5. Także 0,3 stopnia mam straty. Zobaczcie, czujnik jest w przepływie, żeby nie było. Czujnik jest w przepływie. 0,3 stopnia straty mam przez to, że tu jest 1100 litrów obieg, a tu jest tylko 560 litrów obieg. Także, jak to mówią, bufor może być nawet taki wielki do pompy ciepła, tylko z głową. Dobra, lecimy dalej do testów. Ładuje i ładuje, także no niestety w tą drugą stronę to wiecznie to dłużej trwa, już jest 91%. To nawet przy ładowaniu, a z drugiej strony tak, bo to rozładowanie szło ponad 40, prawie 50 ampera, czyli ładowanie jest 20 amperami, także temperatury mu się ustabilizowały. 0, 0,11 rozjazd, także to żaden rozjazd. No i niestety, no, nominalna pojemność 1280 Wh, wyciągnięto 1146, a wsadzone już 1464. I końca jeszcze, znaczy no, nie widać, bo nic widać. No niestety, 12 V. Gorzej już być nie może. No i się udało. Pod koreczek. A ciągnęło 1543 watogodziny, także trzeba to zapisać i już lecimy, jak to wyszło. No i finał, a przy okazji chcę wam pokazać, jaka jest różnica. Niech was nie zwiedzie pojemność, bo to jest opakowanie z baterii 100 Ah, tylko tutaj wsadzili 140 Ah, tak jak tutaj w takiej małej zmieściło się 100 Ah, ale zobaczcie wizualnie. Różnica jest dosyć spora już na szerokość i, że tak powiem, na grubość też, także no jak są takie w komentarzach, w pierwszym filmie się pojawiło od wózku właśnie inwalidzki gdzieś pod fotele do kamperów czy gdzieś, to idealne naprawdę, bo dwie się wsadzi, pojemności jest dużo, można 24 zrobić, a miejsca nie zajmie, także fajnie. I teraz przechodzimy do finału. Finał jest taki, że mamy wstawioną już w tablicę. Nie odbiega niczym od innych nowych, że tak powiem, testowanych baterii. Także przy pojemności 1280 Wh, rozładowanie to jest 90% baterii. Ze względu na temperaturę nie ma 91%, także 1% na temperaturę nam uciekł i inne takie szmery, bajery. A ładowanie to już jest 120% nominalnej pojemności. Czyli przy 12 V mamy stratę pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem 30%. Także jak się trafi 24, to takie różnice jeszcze robię. Przy 24 chyba to było 25%, ale nie chcę wam gdybać, bo ja nie spamiętam tego wszystkiego. Nie ma szans, żeby ja to wszystko spamiętał. Także bateria spełnia swoje zadanie i dodatkowo jeszcze można no upchać ją gdzie się tylko da. 30% straty, czyli wszystko jest na dzień dzisiejszy w standardzie, także w opisie filmu wszystkie linki, tam 6% chyba nawet jest rabatu i w ogóle wszystkie szmery, bajery, jeśli kogoś to interesuje, dane, nie dane, wszystko będzie oczywiście w opisie filmu. Także z mojej strony wszystko, kolejna bateria może do kolejcy, może się kolejna półeczka pojawi. Ja mówię tak, ziarko do ziarka, tu tam siam i najbardziej zawsze mnie ta pojemność amperogodzin interesuje, bo wtedy można, słuchajcie, budować właśnie coś takiego i wszystko jest na 100 amperogodzin, a na różnych woltażach finalnie i tak jest 51,2 V. A może spróbuję też, jak się pojawią jakieś baterie, też duże pojemności, bo z drugiej strony wolty są te same, a tylko pojemność będzie
jedna bateria się będzie bardziej ładowała, druga mniej i tyle. No, BMS-y to mają ogarnąć. Z tego co słyszę, to już dużo różnych połączonych ludzie mają między nad 100 a 300 amperogodzin baterie, no i tyle. No, jedna w jednym momencie przestaje się ładować, druga się ładuje i w drugą stronę, nie? Trzeba tylko sobie ustawić prąd ładowania i rozładowania taki, żeby był bezpieczny właśnie dla jednej baterii finalnie. Ale to, jak to mówię, każdy robi według siebie, według własnego zakresu i dla własnego bezpieczeństwa. Także z mojej strony wszystko. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i co? Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się ciepło. Cześć!